Szczęść Boże, siostry i bracia. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, 11 grudnia 2021 roku. Orędzia świętego Michała Archanioła i Maryi w przeddzień święta Matki Bożej z Guadalupe. Umiłowany ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Nasza Królowa zmiażdży głowę szatana. Nasza Królowa, dowodząca legionami niebieskimi, jest postrachem szatana. Ludu naszej Królowej, ten dzień święta waszej Królowej i Matki jest zarazem dniem Adwentu. W Adwencie przygotowuje się lud naszego Króla i Pana, przygotowuje się lud waszej Królowej i Matki. Syn nie jest bez matki, matka nie jest bez syna. To w tym czasie oczekiwania lud syna trzyma się za rękę matki syna jako schronienia zbawienia. Jakże wielu ludzi odpoczywa chronionych matczynym płaszczem, płaszczem, który okrył naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Wzywam was do przedstawienia, oddania waszej Królowej i Matce, całej waszej istoty, aby zachowała was czystymi od podszeptów demona. Nie słabnąc w wierze, jako lud wierny, będąc wiernymi dziećmi waszej Królowej i Matki, odpowiadajcie na rozliczne wezwania, jakie otrzymujecie, i umacniajcie w sobie nadzieję na lepsze jutro, w którym pokój będzie pokarmem, a miłość Boża słońcem, które będzie was ciągle oświecało. Święty Michał Archanioł, witaj Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Orędzie Maryi, umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, przyjdźcie do mego Syna. Oczekuję was z nieskończoną miłością. Tego dnia, w którym tak wiele mych dzieci przybliża się do mnie, wzywam was do trwania w wierności memu Synowi. Stając się w każdej chwili lepszymi dziećmi, trwając w wierności prawdziwemu magisterium Kościoła, mego Syna. Dzieci umiłowane, przygotujcie schronienia, których przygotowanie polecił wam mój Syn. Tak samo jak i domy poświęcone naszym świętym sercom, aby były schronieniami dla tych, co tam mieszkają. Macie pozostać z tym, co jest konieczne do przeżycia, nie wchodząc w zamęt i dezorientację, zawsze spokojem w sercu, jako że schronieniem są nasze święte serca, w których macie trwać, należycie przygotowani, jako w świątyniach Ducha Świętego, jakimi są. Przygotujcie się, a ci z was, którzy nie możecie zebrać tego, o czym wiecie, że materialnie jest wam potrzebne, miejcie pewność, że mój Syn sprawi, że przyjdzie do was to, czego potrzebujecie do przeżycia. Wiara jest niezbędna na drogach mego Syna, a bardziej jeszcze wtedy, gdy człowiek widzi mało z powodu ciemności, w jakiej żyje. Wy, dzieci, nie ulegajcie zamieszaniu i zamętowi. Nie pozwólcie, by wszedł w wasze serca jakikolwiek brak zaufania wobec Bożej opieki, ani wobec mojej opieki. Nie wątpcie w to, że mój ukochany, święty Michał Archanioł unosi się wciąż nad ludem mego Syna, by nad nim czuwać. Módlcie się, dzieci. Módlcie się z głęboką wiarą, nie wahajcie się. Dowiadujcie się o tym, co się dzieje, żebyście się za to modlili,
i by moje dzieci posługiwały sobie nawzajem. To pokolenie przeżywa to, czego nie doświadczyli inni z waszego pokolenia, przynosząc sobie więcej bólu i większe osamotnienie. Gdy gardzicie moim synem, trudno wam zrozumieć Boże drogi. Wasze uszy się zamykają, oczy nie patrzą, a umysł temu wszystkiemu zaprzecza, sprawiając, że wchodzicie w rozpacz i niepokój w zimie, która wydaje się nie mieć końca. Powróćcie, dzieci, przyjdźcie do mego syna, który na was czeka, przyjdźcie do mnie, waszej matki. Nie wątpiąc w mą matczyną miłość, z zaufaniem do mnie, waszej matki, dajcie mi swą dłoń i postępujcie naprzód krokiem lekkim i pewnym. Ludu umiłowany, nie jesteście sami, nie jesteście sami, nie jesteście sami. Błogosławię was, kocham was, nie lękajcie się, mama Maryja. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta.